Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej wspólnej Koalicji Obywatelskiej i Komitetu Obrony Demokracji. Konferencji, która dzisiaj będzie inaugurowała wielką akcję Przypilnuj Wyborów. Przedstawię naszych gości. Jest z nami pani Kinga Łozińska, przedstawicielka Komitetu Obrony Demokracji. Jest z nami pani Wioletta Paprocka, szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jest z nami pan prezydent Rafał Trzaskowski. Są z nami także parlamentarzyści, pan Sławomir Nitras i pan Cezary Tomczyk. Oddaję głos panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Jak państwo widzicie, nie tracimy impetu i przez cały czas szukamy tego typu inicjatyw, które z jednej strony są bardzo istotne, a z drugiej strony pozwalają nam współpracować razem po stronie opozycji. Wielkie podziękowania dla KOD-u za inicjatywę pilnowania wyborów, bo to jest dzisiaj rzecz absolutnie fundamentalna. Przygotowujemy się do wyborów. Hasło Przypilnuj wyborów niesłychanie istotne i w ogóle obywatelska kontrola wyborów, którą zapowiedział KOD. My jako Koalicja Obywatelska odpowiadamy na to wezwanie, dlatego że bardzo ważne jest to, aby te wybory były równe, żeby one były uczciwe. I wielokrotnie o tym, drodzy państwo, mówiłem, że dzisiaj w Polsce mamy demokrację tylko dlatego, że tak silne jest społeczeństwo obywatelskie, że tak silne są organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, ale również coraz silniejsza jest opozycja, coraz silniejsza jest Koalicja Obywatelska, z czego się bardzo cieszę. I to, co dla nas najbardziej istotne, żeby w każdej komisji znalazł się ktoś, kto będzie patrzył na ręce tym, którzy liczą głosy. To sprawa absolutnie fundamentalna w każdej komisji w Polsce. I stąd odpowiadamy na ten apel, stąd się organizujemy, zaczynamy tę wielką akcję również jako Koalicja Obywatelska Przypilnuj Wyborów. Bo zależy nam na tym, żebyśmy mieli wszyscy pewność, że każdy głos zostanie policzony, że żaden głos nie zostanie zmarnowany. Liczymy na wielką mobilizację wyborców, na wielką mobilizację obywateli. I to kolejna inicjatywa, w której jesteśmy razem. To jest kolejna inicjatywa, która ma przysłużyć się dobrze wzmacnianiu demokracji w Polsce. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kilka tygodni temu, kiedy obejmowałam tę funkcję, mówiłam, że tę kampanię poprowadzimy wspólnie, razem z obywatelkami i obywatelami. Oni są z nami dzisiaj, będą z nami podczas tych wyborów. Chcemy iść razem z państwem, ze wszystkimi sztabami obywatelskimi. Inicjatywa, którą poprowadzi Sławomir Nitras jako szef tej kampanii Przypilnuj Wyborów, jest tak naprawdę jedną z wielu. W piątek widzimy się w Poznaniu i będziemy się widzieć na trasie w całej Polsce. Także oddaję głos inicjatorowi, który opowie nieco więcej. Moja rola jest tylko służebna w tym projekcie. Ja jestem po to, żeby państwo, obywatele, Polacy mieli gwarancję wolnych, uczciwych, demokratycznych wyborów, w których to komisje wyborcze, obywatele liczą głosy, a nie jacyś komisarze partyjni siedzący niestety dzisiaj w Państwowej Komisji Wyborczej. Jest nas już ponad 14 tysięcy osób. 14 tysięcy Polek i Polaków zdecydowało się tylko przy wsparciu Komitetu Koalicji Obywatelskiej pilnować wyborów. Jeśli dodamy do tego obserwatorów ze strony KOD-u, jeśli dodamy do tego przedstawicieli w komisjach wyborczych innych partii, wiemy, że na pewno uda nam się być w każdej komisji. Ważne, żebyśmy w tej komisji nie byli samotni, żeby w tej komisji byli po dwóch, po trzech, po czterech przedstawicieli partii demokratycznych. Ja chciałbym na ręce państwa, będących tutaj z nami, podziękować tym wszystkim, którzy się do tej pory zapisali, tym 14 tysiącom osób i powiedzieć do wszystkich Polaków, potrzeba nas wielokrotnie więcej, potrzeba nas kilkadziesiąt tysięcy osób w tych komisjach i apel. To są wybory, w których nie wystarczy zagłosować. To są wybory, w których ta demokratyczna postawa musi oznaczać, że również angażujemy się w samą procedurę wyborczą. Taka jest konieczność chwili, taki mamy czas. I jest to też wielka lekcja demokracji, postawy obywatelskich. Serdecznie wszystkich do tego namawiam. I ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie, jak prawników, do ludzi, którzy mają ochotę szczerze zaangażować się w ten projekt. Chciałbym, korzystając z okazji, bo my dzisiaj inaugurujemy tę akcję, która jest kolejnym elementem kampanii, ale chciałbym bardzo serdecznie wszystkim moim, naszym współpracownikom, którzy od kilku miesięcy pracują
na ten projekt, który dzisiaj inaugurujemy. Bardzo serdecznie podziękować. To jest ciężka praca ludzi, którzy poświęcili kilka miesięcy swojego życia po to, żeby ten projekt nam wyszedł. Ja wierzę, że uda nam się zrealizować to, o czym mówił Donald Tusk. To znaczy, my będziemy znali wyniki wyborcze nie później niż Państwowa Komisja Wyborcza. Będziemy, jak tylko nasi przedstawiciele, jak tylko będą mieli protokoły w komisji, przekażą nam to, mamy odpowiedni zbudowany system informatyczny i będziemy te wyniki na bieżąco kontrolować. Znając specyfikę pracy Państwowej Komisji Wyborczej, śmiem twierdzić, że możemy te wyniki znać wcześniej niż oni. Ale chcemy dokumentować i widzieć wszystkie, nie po to, żeby one się zdarzały, po to, żeby ich unikać, po to, żeby ktoś wiedział, że pilnujemy i patrzymy. Chcemy dokumentować wszystkie nieprawidłowości, wszystko, każdą niedozwoloną agitację, każdą próbę naginania przepisów przez przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej lub innych przedstawicieli partii rządzącej. Będziemy na pewno gotowi. Apel do wszystkich Państwa. Przypilnujmy wspólnie tych wyborów. Dziękuję. Obywatelska kontrola wyborów to jest największy projekt Komitetu Obrony Demokracji. Prowadzimy go od 2018 roku i ponad rok temu ponad wszystkie ugrupowania polityczne, demokratyczne oraz kilku partnerów społecznych, a ta lista rośnie, podpisało porozumienie o współpracy wokół tego projektu. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i cieszy nas każda inicjatywa i akcja promocyjna wokół idei kontroli i obserwacji wyborów, bo w ten sposób wszyscy razem zrekrutujemy kilkadziesiąt tysięcy osób i w każdej komisji obwodowej będzie przedstawiciel demokratyczny. Taka wspólna rejestracja, którą robimy, ma dużo zalet, na przykład taką, że możemy bardzo szybko wyłapać białe plamy na mapie komisji obwodowych i alokować, przenosić wolontariuszy. Nie marnować ich wysiłku. Obserwatorem czy obserwatorką może zostać każda osoba powyżej 18 roku życia. Wystarczy się zarejestrować na stronie www.okw.info.pl, a tam zostaniecie już Państwo poprowadzeni przez naszych koordynatorów, łącznie ze szkoleniem. Osoby, które się już zarejestrowały, prosimy o cierpliwość, te szkolenia się jeszcze nie zaczęły, ale wkrótce będą odpalone. Tak duża mobilizacja sił społecznych i politycznych, i widzę w tym ogromną wartość, że współpracujemy, pokazuje, że wszyscy jesteśmy przekonani o tym, że to są wybory równie ważne jak wybory 89 roku. To są wybory o wszystkim. To są wybory o kształcie polskiej demokracji. I każdy z nas, naprawdę każdy z nas ma znaczenie, może się zaangażować i może mieć wpływ na to, aby to były wolne i uczciwe wybory. Więc bardzo was namawiamy, bardzo was zapraszamy. Miejcie wpływ, dołączajcie do obywatelskiej kontroli wyborów. Dziękuję. Pan poseł Tomczyk, bardzo proszę. Szanowni Państwo, naczelnym zadaniem, które stoi przed nami wszystkimi, jest tak naprawdę to, żeby nikt Polakom nie mógł ukraść wyborów. My tu jesteśmy w imieniu milionów ludzi, którzy ostatnio byli na marszu, którzy każdego dnia angażują się w działalność opozycyjną, bo wiedzą, że wybory w Polsce mogą być zagrożone. Kiedyś była cała masa instytucji, która stała na czele ochrony wyborów. Mieliśmy media publiczne, które patrzyły władzy na ręce. Mieliśmy instytucje państwa, które nie pozwalały na to, żeby wybory mogły zostać sfałszowane. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj TVP stała się przybudówką rządu. Dzisiaj instytucje państwa są zaangażowane w to, żeby ten proces utrudnić, żeby było gorzej, a nie lepiej. I chciałbym się z tego miejsca w imieniu nas wszystkich zwrócić z wielkim apelem do mediów w Polsce, ale też do wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają. Wiemy, że rząd ma spółki Skarbu Państwa, ma setki tysięcy nominantów, że to jest partia władzy, której zależy już tylko na samej władzy. Że te wszystkie idee, które były być może w 2015 roku, które głosili, dzisiaj obróciły się w piach. I ten apel jest właśnie skierowany do Państwa, żeby ta kontrola wyborów była dzisiaj po stronie obywatelskiej. To, że dzisiaj my ciągle możemy mówić, że w Polsce jest demokracja, to zasługa wolnych obywateli. Tych, którzy się nie poddali. Tych, którzy mają ciągle twarde kręgosłupy. Ci, którzy wiedzą, że ta zmiana, która nastąpi w październiku, jest możliwa. I dzisiaj chciałbym się zwrócić właśnie do wszystkich Państwa, żebyśmy zrobili to razem, bo
my rzeczywiście nie mamy spółek Skarbu Państwa, ale mamy państwa. Mamy was, mamy miliony, miliony obywateli, które dzisiaj stoją po stronie prawdy i musimy zrobić wszystko, żeby wyborów przypilnować. To jest ogromne zadanie i tutaj patrzę też w stronę tych wszystkich wolontariuszy, którzy przyjechali z całej Polski. Tu jest tylko ich reprezentacja. W całym kraju jest już ponad 14 tysięcy, ale my potrzebujemy całej armii ludzi, która dopilnuje tych wyborów i to jest wielkie zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. Jeszcze raz zachęcam, żeby jak najszybciej zgłaszać się, przechodzić wszystkie możliwe szkolenia, a potem żebyśmy razem tych wyborów dopilnowali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeśli mają Państwo pytania, to to jest ten moment. Ja tylko dodam jeszcze jedno zdanie, bo umknęło mi, a jest ono istotne. My bardzo blisko współpracujemy w tej sprawie z KODem, któremu dziękujemy za tą inicjatywę. Mamy zamiar współpracować w komisjach wyborczych z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych demokratycznych. Natomiast muszę to podkreślić, ambicją Koalicji Obywatelskiej jest to, żeby nasz przedstawiciel był samodzielnie Koalicji Obywatelskiej w każdej komisji. Znaczy nie czekamy na uzupełnienia, tylko chcemy, żeby przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej byli w każdej obwodowej komisji wyborczej. Taka jest nasza ambicja i na ręce pani przewodniczącej taką deklarację składamy. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. W przedmiocie konferencji pan poseł Myrycha mnie. Tak, to... jeżeli można pytania w przedmiocie konferencji, a inne tematy, to ewentualnie już indywidualnie setkowe, bardzo proszę. Pan prezydent Trzaskowski, Katarzyna Golnazarska, Fakty. Pan prezydent Trzaskowski powiedział, że to są wybory fundamentalne. Czy ten ruch kontroli wyborów ma oznaczać, że państwo obawiają się fałszerstw wyborczych i dlaczego to jest tak ważne? To są wybory fundamentalne, bo to są wybory o wolności, tak jak te w 89 roku. Czy będziemy państwem w pełni demokratycznym, czy będziemy państwem europejskim, tolerancyjnym, państwem, które stawia na innowacje, państwem, które również dba o silną pozycję w Unii Europejskiej. I pamiętacie państwo poprzednie wybory, gdzie międzynarodowe organizacje mówiły jasno, że były to wybory demokratyczne i uczciwe, ale nie były to wybory równe. W związku z tym dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na ten apel KOD-u i zamierzamy patrzeć na ręce dzisiejszej władzy. Właśnie dlatego, że te wszystkie do tej pory działające bezpieczniki, jak media publiczne, jak mnóstwo instytucji, które miały odpowiadać za przebieg niezależnych wyborów, PiS próbuje za wszelką cenę upolitycznić. Stąd bardzo potrzebna jest silna odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego i dlatego musimy przypilnować wyborów. Ale to zapytam inaczej. Czy państwo się obawiają, że PiS może sfałszować te wybory, może chcieć sfałszować te wybory, stąd ta akcja? Przede wszystkim dlatego, że stare polskie porzekadło mówi chuchaj na zimne, a my jesteśmy zdecydowani do tego, żeby zapewnić wszystkie Polki i Polaków, że my jako opozycja, my jako Koalicja Obywatelska zrobimy absolutnie wszystko, żeby w każdej komisji był nasz reprezentant albo nasza reprezentantka. Dlatego, że wszyscy wiemy po tych wielu latach działalności i rządzenia PiS-u, że tej władzy cały czas trzeba patrzeć na ręce i że ta presja jest absolutnie konieczna. Presja obywatelska, bo gdyby nie silne społeczeństwo obywatelskie, to dzisiaj bylibyśmy w jeszcze gorszym położeniu i demokracja byłaby jeszcze bardziej naruszana. Dlatego ten nasz apel do społeczeństwa obywatelskiego. Patrzcie władzy na ręce, przypilnujcie wyborów. Dziękujemy bardzo. Czy ja mogę słowo? Dziękujemy. Później po konferencji. Dziękujemy państwu uprzejmie. Dzięki.